Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Często postrzega się pokorę jako cichość, nieśmiałość, wręcz niedocenienie swojej wartości. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przez przypowieść o faryzeuszu i celniku pokazuje istotę zarówno pokory, jak i pychy. Faryzeusz owszem, stoi przed Bogiem, ale jest zachwycony sobą i w dodatku przekonany o swoim samozbawieniu. Wylicza zasługi, porównuje się z innymi, ostatecznie nie potrzebuje Boga. Celnik postępuje inaczej. Zdaje sobie sprawę z tego, że stoi przed zawsze świętym Bogiem, a także o swojej niemocy w walce z grzechem. Celnik z ufnością prosi o miłosierdzie. Bogu powierza swoje zbawienie. Nie próbuje wszystkiego robić sam, ale koncentruje się na relacji z Bogiem. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.